Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, Guitar Summit, polskie przedstawicielstwa na Guitar Summit, jak zwykle, no już tradycyjnie od 2 lat, praktycznie w bardzo szerokiej skali. Rozpoczynamy sobie dzisiaj przygodę z polskimi przedstawicielstwami od Arrow Guitars. Co to jest to Arrow Guitars? Bo to tak wszyscy się pytają, każdy się boi dowiedzieć. Słuchaj, no i bardzo mnie cieszy, że ty pierwszy o to pytasz, że jesteś tym pierwszym nieustraszonym, który o to pyta. Więc Arrow Guitars to jest marka, która jest jedną z marek gitarowych w dystrybucji, chyba największego gitarowego dystrybutora w Polsce, zresztą w całej Europie Centralnej, Lauda Central Europe. Nie bez powodu dołączyliśmy tą markę do naszego portfolio. Jest mi w ogóle bardzo miło tutaj gościć na stoisku Arrowa, ponieważ jest to marka stworzona dla gitarzystów, przez gitarzystów z pasji, z naprawdę prawdziwej miłości do grania, do gitar. Ideą, która przyświecała powstaniu marki Arrow, było to, żeby gitary dobrej jakości, fajnie wyglądające, świetnie grające, trafiły do gitarzystów, którzy nie dysponują jakimś kolosalnym budżetem, a też uznaliśmy, że po tylu latach dystrybucji, po tylu latach doświadczeń, wiecie, no z największymi gitarowymi brandami, chyba myślę, że w tej dziedzinie wszyscy nas znają. Gibson, Epiphone. Marshall. No tak na zmianę wymieniamy i Mesa Boogie, ten kto pierwszy skończy, ten przegra. Elixir Strings, który tutaj również gości na tym stoisku. Także bardzo serdecznie zachęcam do odwiedzenia stoiska Arrow Guitars. Arrow Guitars już od jakiegoś czasu dostępne są w polskich sklepach, natomiast tutaj na tym stoisku firma prezentuje takie trochę nowe otwarcie, nowe modele, nowe kolory, nowe podejście trochę do tego tematu. I myślę, że możecie o te gitary zacząć pytać w sklepach już tej jesieni. A jeżeli jesteście w okolicach Mannheim, to serdecznie też zapraszamy na stoisko. Mamy tutaj dla Was darmowe kubki, ale nie puste, tylko wypełnione. Bardzo dobre piwko. No właśnie. Na stoisku są również, z tego co się dowiedziałem wcześniej, prototypy. To nie jest tak, że tutaj jest już wszystko ustalone, to są jeszcze cały czas, jeszcze szukacie, jeszcze wąchacie. I tutaj patrzę na tego pięknego, żółciutkiego Les Paula, może go podtrzymaj mikrofon, opowiedz już trochę o nim, a ja go przyniosę. Słuchaj, no tak jak powiedziałeś, faktycznie pracujemy nad nowymi gitarami. Tutaj pokazujemy tak naprawdę tylko niewielki wycinek, bo na dzień dzisiejszy to jest w sumie ponad 100 różnych modeli w ofercie Arrowa. No słuchaj, ta gitara, tak, aktywny układ. Aktywne przetworniki. Okay. Słuchaj, no gitary muszą też być piękne, ponieważ stara prawda głosi, czego nie dograsz, to dowyglądasz, więc na to też staramy się zwracać uwagę. No estetyka to jest coś niezwykle istotnego. Chcemy, żeby gitary były ładne, piękne, cieszyły oko. O, tutaj kolega idzie. Przyszedł Luke Skywalker do nas, tak, przyszedł właśnie. Wy tego nie widzicie, ale tu kolega ma. O, może zobaczymy w kamerze, troszkę niżej poprosimy. Tak. Mam auto ustawione, więc jest cały czas tak samo. Więc no więcej gitar, naprawdę wejdźcie na naszą stronę, która jest aktywna już od wczoraj, więc na stronę Arrow Guitars, więc tam też zobaczycie kilka nowych modeli. Wszystkie powinny pojawić się w naszej dystrybucji już na przełomie października, listopada. I wszystkie pojawią się na kanale Filmiki o Gitarach w formie testów oczywiście, mam nadzieję. Słuchaj, no kurczę, to ja mam nadzieję. Także absolutnie. Znaczy ja oczywiście powiem, że jak zobaczyłem to moje nadzieje nawet urosły jeszcze bardziej. Wiesz, dla wszystkich, którzy prawilnie patrzą na gitarę typu, nazwijmy to single cut, nie używajmy nazw, których nie możemy używać, chociaż być może możemy ich używać, no to tutaj jest tak, zgadza się. Słuchaj, bardzo cieszy mnie Twoja taka wstępna opinia, natomiast trochę niecierpliwie i z lekkim jednak stresem będziemy oczekiwać na pełną Twoją opinię, bo też zachęcam, korzystając z okazji, słuchajcie, followujcie kanał, oglądajcie kanał. Kanał jest naprawdę bardzo profesjonalnie zrobiony. Jest cała masa świetnych informacji o gitarach. No są tam też nie tylko produkty z naszej dystrybucji, ale to dobrze, bo my lubimy być po prostu w dobrym towarzystwie i myślę, że Ty też miło to doceniasz jako twórca. Miło jest mi to usłyszeć. Opowiedz mi, co to są za pick-upy? Aktywne pick-upy, skąd wybór do Les Paula aktywnych pick-upów właśnie? To jest właśnie fragment, w którym mówca mówi, to się wytnie, bo nie mam zielonego pojęcia. Aha, no ale ja nic nie wycinam, więc dowiecie się ode mnie z kanału.
Ale teraz jest następne pytanie. I następne pytanie jest... To jest gitara, którą wylicytowaliśmy, znaczy przeznaczyliśmy wspólnie na aukcję na Powodzie. Znaczy nie ta konkretnie, tylko dokładnie taka sama gitara. Moje pytanie jest zastępujące, bo tutaj oczywiście istnieje pewnego rodzaju kontrowersja, którą ja już wyjaśniłem w tym, ale chciałbym, żebyś ty ją teraz wyjaśnił. Dlaczego Rich Light? I co to jest ten Rich Light? I dlaczego zdecydowaliście się na to, żeby w świecie konserwatywnych gitarzystów w tanich instrumentach, bo ten materiał jest wykorzystywany raczej przez droższe brandy i droższe modele, dlaczego zdecydowaliście się na wykorzystanie Rich Lightu? Właśnie co to jest i jaki był tego cel? Słuchaj, no bardzo fajnie, że o to pytasz, bo faktycznie nie jesteś też pierwszy, który pyta nas o Rich Light. My z Rich Lightem mamy do czynienia od bardzo wielu lat, ponieważ kiedy weszła, no pewnie to już wszyscy zapomnieli, słynna konwencja CITES, która dotknęła mocno rynek gitarowy, czyli o ochronie gatunków zagrożonych. Część firm przerzuciła się na materiały alternatywne, między innymi, mało kto chyba o tym już dzisiaj pamięta, między innymi Gibson z Custom Shopu, słynne czarne customy były zrobione właśnie z gryfem z Rich Lightu. To jest taki kompozyt, który został wymyślony w USA i on odznacza się bardzo ciekawymi własnościami, ponieważ gra praktycznie tak jak Heban, jego właściwości akustyczne są bardzo zbliżone do Hebanu, natomiast on nie ma żadnych właściwości takich jak normalne drewno gitarowe, czyli on się nie rozszerza, on nie pęka, on nie podlega żadnym takim złym sytuacjom. No, prawda jest też taka, że lepiej używać takiego materiału nawet w instrumentach o niższej cenie, ponieważ to daje po prostu lepszą jakość, trwałość na przyszłość i wiecie, to co gitarzyści sobie najbardziej cenią. Biorą gitarę, grają, a nie biegają po lutnikach. Przepraszam, lutników, powinni do Was się zgłaszać. Do lutników nie chodźcie, do serwisantów zapraszam. A kochany, a ja tutaj pozwolę, że trochę jednak skontruję, trochę może poza tematem, ale chodźcie do lutników, bo też bardzo zachęcam, kupujecie gitarę, odwiedzajcie lutników, bo każdy z nas ma inne preferencje. W sklepach z reguły dostajecie gitary ustawione tak bardzo, powiedzmy, zachowawczo często. Bardzo zachowawczo. Niektórzy, no powiem Wam ciekawostkę, ja miałem w ręku gitary wielu znanych gitarzystów, Janka Borysiewicza czy Grześka Skamińskiego. W życiu nie zagrałbym ćwierć akordu na gitarze Grześka. Nie ma takiej w ogóle możliwości, on ma dość wysoko ustawione Grzesiek struny. Ma wysoko? Tak, Grzesiek ma wysoko. Spodziewałem się, że no wiesz, w tych jego wszystkich pająkach i bieganiu no, to raczej ma nisko, miałem nie? Miałem to w ręku, może coś się zmieniło, to było dawno. Ja natomiast lubię bardzo nisko struny, bo nie umiem grać, ale no, dlatego właśnie lubię to wyglądać. Nie bolą palce, wiesz. Także słuchajcie... Nie, no ja też właśnie podkreślałem, że ten Rich Light w tych instrumentach, wiadomo, że to jest... No słuchaj, nikt się nie spodziewa po tym instrumencie, żeby on wytrzymał 20 lat, tak? To nie jest taki instrument. To jest taki instrument entry level, który po 5 latach wymieniasz sobie na trochę lepszą gitarę, prawda? Dokładnie wiesz, tak. Idziesz dalej z tematem, każdy lubi, jak już się wejdzie w ten temat gitarowy, no to zmienia się te instrumenty i to już jest niekończąca historia, której no nie jesteśmy, wiesz, więc kupując pierwszą gitarę firmy Arrow, nie jest to nasza ostatnia gitara, ale... Dzięki temu, że jest tutaj ten Rich Light, ja uważam, że ta gitara ma większe szanse na przetrwanie właśnie tego, że zabierzemy ją na ognisko, zagramy nad jeziorkiem, wiesz, będzie leżała w przyczepie kempingowej, bo jest to, no może nie jest to włókno węglowe, które jest już ultra sztywne, ale wzmacnia ten instrument. Nie wiedziałem, że gra jak Heban, tego nie wiedziałem. Tak. Dlatego właśnie między innymi był wybrany do Custom Shopa czarnego Les Paula Custom. Też w ogóle ciekawostka, takie lekko to jest tricky, ponieważ Custom kiedyś nie był gitarą z Custom Shopu, teraz jest Customem i to jest takie, wiecie, podwójne. Les Paul Custom, który jest tak naprawdę Custom Shopem. Ciekawostka. Przy okazji on miał zawsze na gryfie standardowo Heban. Natomiast fajnej rzeczy też dotknąłeś w swojej wypowiedzi, że tak naprawdę gitary są po to, żeby ich używać. Słuchajcie, nie po to, żeby stały gdzieś tam sobie na stojakach i się kurzyły. Zabierajcie je, grajcie, to jest naprawdę prawdziwa radocha, zgromadzić grupę przyjaciół i uwierzcie mi, mam całą masę znajomych, którzy nie są w ogóle z branży. I na każdym spotkaniu, gdzie ktoś wyciągnie gitarę, czy to będę ja, czy kolega, wszyscy są zachwyceni, bo to jest po prostu coś, co się fajnie sprawdza. No, wciągasz mnie tutaj w rozmowę i powiem Ci, bardzo jest mi miło, bo mam mało w sumie okazji tak posiedzieć z kolegami gitarzystami. Wiecie, branża dystrybucyjna to jest dużo spotkań też biznesowych, pogadać o gitarach. I pewnie byśmy mogli gadać 2 godziny i
to na pewno nas nie ominie, to chciałbym na tobie wymusić taką obietnicę. Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. Jak tylko zacząłeś mówić to zdanie, to od razu wpadło mi do głowy, że muszę kupić bilet do Gdańska. Absolutnie, absolutnie serdecznie. Ja myślę zawsze, wiesz, 3 kroki do przodu i zanim skończyłeś, to już wiedziałem, ja już miałem zabukowany ten bilet, także na spokojnie, nie? Czyli minąłeś się z pływaniem, powinieneś być szachistą, rozumiem to. W ogóle nie gram w szachy. Ja... Nic, zero, nie? Wiem, znam ruchy, ale... Not my style. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No bo pokazaliśmy gitarę elektryczną, pokazaliśmy gitarę elektroakustyczną, oczywiście są też akustyczne. Mamy również gitary dla niegitarzystów, czyli gitary, nazwijmy je basowe. I to jest... No i tutaj jest tak, po pierwsze jest innowacja w postaci 5 strun w przypadku gitary, która nawiązuje bardzo do gitary z, nawiązującej do zespołu Queen. Wiadomo, natomiast... Ale, no... poczekaj, bo ale jak już ją złapałem tutaj w rękę, to moje pierwsze wrażenie było, o kurczę, jak tutaj jest cieniutko i jak tutaj jest płaściutko. Opowiedz mi coś o tym. Słuchaj, no basy, i to jest w ogóle ciekawostka, bo kiedy firma Arrow pojawiła się w naszej ofercie, to basy stały się od strzała natychmiast największym sukcesem. Mm-hmm. Okazuje się, że basiści właśnie szukali czegoś, co jest relatywnie niedrogie, a będzie miało dobre brzmienie, nawet bardzo dobre brzmienie i będzie się na tym wygodnie grało. Słuchajcie, no można by opowiedzieć na ten temat anegdotę, no bo jak się montuje zespół. Wszyscy wiecie, jak się montuje zespół, nie? Tego, co umie grać, bierze się na gitarę, tego, co ładnie wygląda, bierze się na wokal, a na bas bierze się byle kogo, nie? Więc przepraszam basistów, ale tak się mówi. Jest też wiele innych anegdot, które do telewizji się nie nadają. Natomiast o wiadrze, tak? Mówię o tym na przykład, albo o sianie, to potem opowiem poza kamerą. Natomiast chcę powiedzieć, że ja zaczynałem też od basu, więc jest mi to bardzo, bardzo bliskie. I skończyłeś jako pracownik dystrybucji. To no, jest, jakaś nadzieja, nie? Nie narzekasz, jeszcze, myślę, że... Jeszcze nadzieja dla mnie nie umarła, natomiast no chcemy, żeby, no wiadomo, basy nawiązują do takiej żelaznej klasyki, natomiast teraz już uchylę rąbka, mamy też trochę nowych modeli w ofercie, trochę nowych próbek, nad którymi firma pracuje i nam pokazuje je, abyśmy też swoje zdanie wyrazili, co byśmy chcieli mieć w dystrybucji, co zadziała naszym zdaniem. Więc klasyka, no. 5 strun. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. To jest, ja też tak uważam. Ta klasyka z tą nowoczesnością, myślę, że to jest bardzo, bardzo elegancki pomysł. Tak jak powiedziałeś, Marcin, moglibyśmy gadać i gadać, moglibyśmy nie przestać, ale na razie przestaniemy i zapraszamy na wszystko, co się będzie działo związane z Arrowami i nie tylko oczywiście. Absolutnie. Będziemy w tym Gdańsku i wszystko będzie elegancko i załatwione. Jedziemy dalej. Słuchajcie, kochani, zapraszam na nasze stoisko, na darmowe piwo, na stronę, filmikiem bardzo o gitarach. Dobre słuchajcie. Bardzo naprawdę. Dobre piwo, 3 kumpli. Może nie Nepomucen, ale jest nieźle. Strzała. Dzięki. Szanowni Państwo. Very nice guitars, very nice. Nice. czy Borat był inspiracją do nazwania firmy? Wiesz very co? Nice. Chyba nie do końca nawet, ale potem jak już na przykład zrobiliśmy konkurs na mema, to dosłownie połowa tych zgłoszeń to było właśnie Borat, który pokazuje very nice. Ale po prostu najzwyczajniej w świecie nasze gitary są po prostu very nice i pomyślmy sobie, kurde, po co się jakoś tak szczególnie zastanawiać nad nazwą? No, pierwszy no raz nice. Na show. Zgadza się? Czy były jakieś problemy? Tak, no za każdym razem, jak się jest pierwszy raz, coś się robi w życiu, no to na przykład my mieliśmy taki problem, że nie mieliśmy wykładziny i wyglądało to delikatnie mówiąc obrzydliwie, ale dzisiaj rano akurat awaryjnie pojechaliśmy sobie do niemieckiego sklepu, za 20 euro udało się wykupić takie coś, no i teraz to wygląda pięknie. No ale to teraz macie wspaniałą jakość niemiecką, super wykładzinę na lata już będzie, nie? Dokładnie, słuchaj, no gitarę mamy też z Niemiec, ale przede wszystkim z Japonii, wiesz, z Polski i tak dalej, to teraz będziemy mieli, proszę bardzo, trochę niemieckiej jakości. Dobra, żarty żartami, ale o co chodzi z tymi Very Nice Guitars? Co to jest za koncept, co to są za gitary? Opowiedz mi o tym. Tak, dlaczego i po co? Dlaczego i po co? I dla kogo? Generalnie zaczęło się to w ten sposób, że tak jak wiele tego typu biznesów, firm, miałem swoją kolekcję gitar i pomyślałem sobie, kurczę, obracam tymi gitarami,
czasami trochę kupuję, czasami trochę sprzedaję. Czemu tego nie robić po prostu jako biznes? No skąd i, ja to znam? No, dokładnie. I po prostu, widzisz, jak ty nowszy sprzedawałeś kiedyś na Allegro, nie wiem, czy nas sprzedajesz. Nie, już dawno nie. No dobra, no to widzisz, to coś takiego. Tylko, że moje zainteresowanie to było raczej nie takie, powiedzmy, Fendery, Gibsony, tylko coś nowszego, jakieś headlessy, jakieś siedmiostrunówki. Jakieś właśnie coś interesującego, coś fajnego. Czyli trochę taka nisza w niszy jakby. Trochę taka nisza w niszy, nie bałeś się, tak, że będzie za mało i czy to po prostu cały czas wychodziło z poziomu, że to ma Ciebie cieszyć, a przy okazji zobaczysz, co będzie. Dokładnie tak było. Potem się to przeradziło, już właśnie teraz już mamy, wiesz, mamy sklep w Krakowie, sprzedajemy na cały świat, nasze gitary jeżdżą, wiesz, Ameryka, Stany, very cała nice. Europa, very nice, po prostu wszędzie, nie? Zresztą drogą Amerykanie się trochę śmieją, że mówią, że to very nice guitars to na pewno nie wymyślili native, nie? Bo to trochę brzmi tak silly, ale nie szkodzi. Bardzo fajnie, więc słuchaj, no teraz to się przerodziło w taki prawdziwy biznes, w taki sklep. Szukamy gitar na przykład na zamówienie. Dużo mamy klientów z Polski, którzy na przykład proszą nas, hej, znajdźcie mi taką i taką gitarę, a my po prostu szukamy tego na całym świecie, gdzie potrzeba, nie wiem, Japonia, Stany, Kanada, Meksyk, obojętnie, wszędzie i po prostu wysyłamy takiej osobie tą gitarkę, którą mu się bardzo podoba. Rozumiem, nie? Że to są jakieś bardzo specjalistyczne instrumenty. Jeżeli ktoś się do Ciebie zgłasza, to wyszukujesz czegoś, co jest takiego, nie wiem, tam 1 na 10, na 30, na 300 albo na przykład tylko na rynek indoeuropejsko i wiesz, o czym mówię. Jakie było najdziwniejsze, najbardziej trudne, takie wiesz, takie coś, co Ci sprawiło, kurczę, no dobra, znaleźć taką gitarę to wcale nie jest tak łatwo, ale zrobiłeś to. Tak, wiesz co, to już od dawna bardzo szukałem takiej gitary, która, uwaga, będzie miała multiskalę albo powiększoną skalę, więcej niż 6 strun i piezo. Nie? Multiskala albo powiększona skala, czyli albo lekki baryton. Albo baryton, tak. Piezo i 6 strun. Piezo i więcej niż 6 strun. I więcej niż 6 strun. No lata zajęło mi poszukiwanie takiej gitary, która nie była całkowitym customem. I ostatecznie okazało się, że znalazłem taką gitarę, która wcześniej znalazłem takiego Kisla. Kupiłem go w Ameryce. Spotkałem się o 2 w nocy na przystanku autobusowym z jakimś gościem. Potem okazało się, że był pewien problem. Taki gościu specjalnie się ze mną spotkał w nocy, żeby nie zauważył pewnej rzeczy związanej z tą gitarą, ale nieważne. Ona była super. A ostatnio pokażę Wam coś. Daj mi sekundę. Po prostu moje serduszko się tam bardzo ucieszyło. Niby nic. Zobaczcie, niby nic. Mamy zwykłego czarnego, na pierwszy rzut oka, zwykły czarny Ibanez, nie? Taki piano black, białe pick-upy, ale to jest prototyp, który zrobili właśnie dla jakiegoś Japończyka. I on właśnie ma 27 cali, ma fabrycznie mostek typu Floyd z piezo, czyli wow. Tak, coś mega rzadkiego. W wersji 7-strunowej robił to tylko Ibanez. No ma właśnie tą podwiększoną skalę 7 strun, no to jest po prostu bomba. I ludzie właśnie, którzy jak tylko zauważyli, wrzuciłem to na jakiegoś na Facebooka, na social media, że mamy tego typu gitarkę, no to oni od razu, fani Ibaneza, wiesz, uderzają do nas po prostu o to, że o, ale fajne, gdzie można zobaczyć, gdzie można grać, ile i w ogóle i w szczególe. Ona nie jest aż taka znowu bardzo droga, pani Ibaneza, wiem, że jesteście tam, to nie jest aż tak droga, jak myślicie. Dobra, coś jeszcze ciekawego, fajnego, takiego bardzo, bardzo, wiesz, super, przezroczysty akrylowy SK Satrianiego, dobrze myślę? Tak, za jedyne tam 35 tysięcy. Pokaż. Kurde, ale sztos. Ciężkie? Ciężkie, tak. Uważaj, no. Bo jedna rysa to jest, wiesz, 2000, no, nie? Okej, nie mam, to 1300. Nie, wczoraj jeszcze miałem, ale... To jest, te gitarki, jak pewnie widzicie, one bardzo rzadko właśnie są grane. Mhm. To są gitary, które ludzie sobie, one mają na przykład piękny pokrowiec, te pokrowce mają taki kocyk fajny z grafiką. Bo łatwo jest je porysować też, to jest coś takiego, że ten materiał jest taki. Trochę jest też za ciężka, wiesz, tak żeby... Do grania takiego cały czas. Ale tę gitarę kupiliśmy od muzyka, od koncertującego muzyka właśnie w Szwajcarii, który zagrał na niej wiele koncertów. I mimo tego właśnie ma tylko takie malutkie ślady od kostki tutaj. Wygląda niesamowicie, no i jest tak jakby przetestowana w boju. To jest chyba jedyny JS-2K, bo tak się nazywa ten model, który to jest jedyny JS-2K, który został faktycznie przetestowany w boju. Nie widziałem żadnego innego, na którym ludzie by grali. I na przykład, kiedy ludzie piszą o tę gitarę, to na przykład... to jest taka nakładeczka. Tak, jest nakładka, no. Taka akrylowa. Ona gdzieś tutaj już... Tu ma pęknięcie.
tu ma lekkie pęknięcie przy kluczu. O, tak, to widzicie? No tak, akryl tak pęka Nie da rady tego zauważyć na tym, ale jest taka maluteńkie pęknięcie, nie wiem, no, tak, tutaj jest kilka tych pęknięć. Tak. Ktoś po prostu trochę za bardzo się postarał z zakręceniem. I właśnie to dla wielu osób, które kupują te gitary, to jest na przykład deal breaker, ponieważ no, nie jest to w stanie kolekcjonerskim, bo to ma wisieć na ścianie przez najbliższe tam 10 lat jako mebel, nie? Także to jest coś takiego bardzo fajnego, ale pokażę Ile jest takich gitar zrobionych na świecie? Nie pamiętam dokładnie, ale około 100? 100 sztuk. 100 sztuk jest takiego instrumentu. Sztuk, no to jest to bardzo... No jeden jest w Polsce, w Krakowie, nie? Więc zapraszamy. Czekaj, ale jest na sprzedaż, to nie jest tak, że... Tak. Wszystko, co widzisz, to jest na sprzedaż. Dobra, a czy jest Ci żal te gitary sprzedawać? To jest doskonałe pytanie. Skoro się to wzięło z hobby, skoro jest to tak, że wiesz, że tak. czy jest Ci żal, czy to jest, czy, że tak powiem, przelot tego jest taki duży, że tęsknisz, ale wystarczy Ci to, że możesz kupić następną i jeszcze bardziej poznawać ten świat. Kiedyś było tak, że mimo, że no mówiłem, że zaczęło się to od mojego hobby, to miałem tak 20-30 gitar w mieszkaniu. Cały pokój jest zawalony gitarami i myślę sobie wtedy tak, kurczę, żadne z nich, kocham każdą z nich, nie chcę sprzedawać żadnej z nich. Ale w pewnym momencie doszło mnie coś takiego, że kurczę, tak naprawdę to na przykład na tym K7, na tym Ibanezie K7, to nie grałem tak z 4 lata. Nie? A na tym na przykład tam jeszcze to w ogóle nie wiedziałem, że go mam. I, Welcome to the club, no, very nice. I właśnie wtedy pomyślałem sobie, dobra, okej, w takim razie wszystko będzie na sprzedaż, dosłownie wystawię wszystko, zostawiam sobie jedną siódemkę, jedną szóstkę, jedną gitarę z piezo, jednego akustyka, nie? I teraz właśnie tak jest, że ja obecnie mieszkam tak jakby w dwóch miejscach. W jednym miejscu mam jedną gitarę, w drugim miejscu mam drugą gitarę, na sali prób mam trzecią, a wszystko inne jest zapraszane do naszego showroomu w Krakowie, no i tam możecie zagrać na wszystkie gitary. Niektóre z nich mi naprawdę będzie żal. I powiem Wam tak, może zauważycie, ale na Very Nice Gitarską są takie gitary, które są trochę za drogie. To są te, których nie chcę sprzedać. I oszukuję się trochę, że kurczę, że nikt ich po prostu nie kupi. Mam takie w głowie takie coś, że okej, te gitary się nie sprzedają, więc wszystko jest okej. Hubert nie chce przeszkadzać. Cześć, Hubert nie chce przeszkadzać. Zawsze chce przeszkadzać. Dobra, jeżeli powiedziałeś o tych cenach, że są za drogie, jaka jest taka najdroższa gitara, jaką w ogóle sprzedałeś, to ile to jest pieniędzy? To są setki tysięcy, dziesiątki tysięcy? Nie, dziesiątki. Dziesiątki tysięcy. Wiesz co, dlaczego była taka droga i wiesz, co to był za instrument? Co na przykład my takiego sprzedaliśmy? Sprzedaliśmy, wiesz co, kilka tych takich kolekcjonerskich modeli Steve'a Vai'a, nie? Na przykład mieliśmy takiego ostatnio. A to wszystkie Rafał kupił, nie? Z Rów Gitars. Rafał z Rów Gitars kupił kilka, to jest prawda akurat, tak, zgadza się. Pozdrawiamy Rafała. Sprzedaliśmy ostatnio na przykład takiego bardzo rzadkiego, z 91 takiego Universa i mamy drugiego go za chyba 40 koła poszedł, coś takiego, za 40 tysięcy poszedł do Ameryki. Teraz uwaga, co jest mega ciekawe. Ta gitara poszła do oryginalnego właściciela. Gościu pisze do nas po prostu wiadomość, cześć, jestem oryginalnym właścicielem tej gitary, to jest moje zdjęcie z 94, jak na niej gram. I teraz chciałbym ją kupić dla swojego własnego syna. A my myślimy sobie, ale zajebiście, ale historia, mega, nie? Wiesz, ja mówię, spoko, no po prostu zróbmy to tak, żebyś dostał tę gitarę. I po prostu amerykański urząd celny robił wszystko, co w ich mocy, żeby on nie dostał tej gitary. W końcu po miesiącu użerania się z nimi udało się mu ją dostarczyć, no i jest teraz bardzo zadowolony, nie? Ale to też, wiesz, ciekawa historia, że koleś z Ameryki znajduje w Polsce gitarę, która gdzieś tam przebyła jakąś drogę, po numerze seryjnym dociera do was, musiał bardzo głęboko szukać, bo to nie jest tak, że ten Google w Ameryce od razu pokazuje twoją stronę, nie? Tak, i oni właśnie to jeszcze było to tyle ciekawe, że on, ja mówię mu, że mamy dwie takie gitary, może chciałbyś tą drugą, która ma trochę, jest w innym stanie i w ogóle w szczególe jest na przykład trochę tańsza. On mówi, że nie, słuchajcie, konkretnie ta gitara, która ma ten numer seryjny, ponieważ to jest moja gitara, nie? I wiesz, no i... No ale wiesz, piękna historia, powiem Ci szczerze, że ja na przykład znalazł swojego, to była moja trzecia gitara elektryczna, ale bardzo go wspominam, takiego miałem majoneza, jeszcze, znaczy Zaka w sensie jeszcze wtedy, wiesz, z takimi różami. Jak ja bym go znalazł, no to też bym, wiesz, bardzo usilnie chciał ją odkupić, nie? To znam takie sentymenty i gitara chyba jest trochę taka, jest takim sentymentalnym. To nie jest, wiadomo, to jest rzecz do grania, to jest rzecz do używania i oczywiście najlepiej, jeżeli tacy panowie jak tamten, który tutaj się nam przed chwilą pokazał, niszczą te gitary, męczą je, ale z drugiej strony też...
zapisujemy sobie w gitarach kawałek naszego życia, kawałek naszej historii. Nie sądzisz, że to... Nie, pięknie to ująłeś. I to właśnie gitara to jest takim trochę miksem. Trochę mebla, trochę dzieła sztuki, trochę instrumentu, który już ma w sobie taką pewną wagę, trochę sentymentu, trochę dobrych wspomnień, trochę też takiego szpanu. No generalnie trzeba przyznać, że to jest to czym się zajmujemy, to jest naprawdę wyjątkowe. To jest, tak jak powiedziałeś, nie? Że a te, to nie które jest sobie zostawiłeś, no. Te, które wiesz, wybrałeś z tych, że reszta poszła i tam jedna taka, były w jakimś sensie wyjątkowe, czy na przykład zostawiłeś je sobie, bo nie wiem, zagrały, jak, co było wyjątkowego? Kombinacja. Dlaczego te zostały u ciebie? Kombinacja tych wszystkich rzeczy, o których właśnie powiedziałem, czyli tak, technicznie dla mnie były wspaniałe, bardzo są ładne, bardzo mi się podobają i są też wyjątkowe, jedyne na świecie. Czyli na przykład zostawiłem sobie dla siebie Strandberga, który robił właśnie Ola Strandberg, jest to jedyny Strandberg Neck True w barytonie. Nie? Po prostu zrobiłem na zamówienie, kosztował jakieś tam kosmiczne pieniądze, kolega mi go sprzedał i pomyślałem sobie, że okej, zostawiam go sobie, brzmi też zarąbiście. Inna gitarka, którą sobie zostawiłem, to był na przykład, to jest taki japoński Abasi. Nie wiem, tylko rzeczywiście mamy tam jednego Abasiego, nie? Takie nowoczesne gitary. I ten jest akurat z quiltem na topie. O, to jest bardzo rzadkie, że był czerwony i żeby miał właśnie quilt na topie, nie? Także, no jest tego kilka i one są naprawdę wyjątkowe. Większość z nich jest taka po prostu jedyna na świecie. Czy jest jakaś taka gitara, której nigdy nie sprzedasz i wiesz, że zawsze będzie z tobą, nie wiem, położysz się do grobu i każesz, żeby ją tam włożyli razem z tobą? Tak, nie grałem na niej, nie, to jest mój odpowiednik, twojego Zaka, tylko dla mnie to też jest majonez, tylko Flame. Moją pierwszą gitarą był właśnie Flame, AXG1. Którego trzymam w domu rodzinnym, nie grałem na nim parę lat, ale nigdy go nie sprzedam, po pierwsze, bo nie opłacałoby się to, po drugie, za dużo wspomnień, po trzecie, jest tak zmodowany, że nie wiem, czy chciałby ktokolwiek go kupić, po czwarte, no po prostu, kurde, to jest no, dla mnie kawałek historii, mimo że na przykład teraz czuję, jaka ta gitara jest po prostu kiepska w porównaniu do niektórych, nie? No majonez troszeczkę poszedł do przodu ze swoją produkcją. Nie, no majonez teraz, to jest kozak. No ja mam taką, wiesz, do grobu biorę swojego Epiphona, który był takim moim pierwszym, powiedzmy, profesjonalnym instrumentem, nie? Do majoneza oczywiście pójdziemy też za chwilę. Do majoneza pójdziecie, ale zobaczcie, co to jest za dzieło sztuki. Kurczę, ja cię kręcę. Jungi, przepiękne wykończenie z przodu, z tyłu. No. Tak, Berry Knuckle, kurczę, Evertune, no po prostu przepiękne, wiesz. Wszystko jest tutaj dopracowane, no nie ma się czego przyczepić. No, są inne takie bardzo znane marki, do których się jest czego przyczepić. To nie jest ta marka. Naprawdę top, creme de la creme, zarąbiste, kurde, majonezy. Pozdrawiamy Was. Dobra, dziękuję bardzo. Czekaj, że jeszcze się... Pożegnamy się oficjalnie. O. Dziękuję bardzo, miejmy nadzieję, że jeszcze się nasze drogi przetną i jak będę w Krakowie, to odwiedzę, wiesz, zrobimy sobie więcej materiału. Zdecydowanie. Dzisiaj lecimy na następne stoisko, gdzieś tutaj jest następne, gdzieś tam jest następne i tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Bardzo było mi miło poznać, bardzo dziękuję. Miło. Very nice. Very nice.